nowo myślimy o ekologii, o zagospodarowaniu odpadów w nowoczesny, bezpieczny sposób, no to, to po to takie spotkanie. Mikser jest punkt spotkania, jest punkt, gdzie rozpocznie się proces. To, co my dzisiaj zrobimy, będzie służyło naszemu pokoleniu, naszym dzieciom i naszym wnukom, a więc przyszłym pokoleniom, które chcą i my chcemy, żeby żyły w naszym czystym, przyjaznym środowisku, bo jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom. Wszystkie tematy, które były dotykane dzisiaj, to zaczynając od społeczeństwa, od technologii, o współpraca między samorządy i firmy, które produkują te linie technologiczne, które mają wiedzę techniczną, to jest postawa. Bez rozmowy między takimi aktorami to projekty nie będą. Wspominałem dzisiaj o trzech parkach technologicznych. One będą bardzo energochłonne, dlatego my już dzisiaj nie myślimy tylko o fotowoltaice, elektrowniach wiatrowych czy magazynach energii, ale coraz głośniej zaczynamy mówić o energetyce jądrowej, o przyszłości w postaci SMR-ów, ale także biogazowni, czy może nawet metanogazowni, które będą dodatkowo służyły temu, żeby zgromadzić energię potrzebną dla nowych, potężnych zakładów, które są energochłonne. Dzisiaj do Legnicy zjechała elita firm włoskich, ale przede wszystkim też i polskich firm. Firm, którym towarzyszy świadomość potrzeby działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony obywateli, mieszkańców. Włoskie firmy, które mają rozwiązania technologiczne, które są opracowywane na bazie naszych doświadczenia, gdzie zaczynaliśmy dużo, dużo wcześniej z tego typu problemami, bo Włochy są w zasadzie, mają ta sama powierzchnia co Polska, ale jest prawie dwa razy tyle mieszkańców. Trzy fakty. Po pierwsze, włoskie doświadczenia, o których dzisiaj słyszeliśmy i które są zdecydowanie przed naszymi polskimi rozwiązaniami, więc posłuchanie o tych rozwiązaniach włoskich. Po drugie, wymiana doświadczeń. Po trzecie, to, do czego została powołana specjalna strefa ekonomiczna, więc przy okazji potencjalne przyszłe inwestycje na terenie Polski. Jesteśmy producentami znakomitego produktu, który może nam zabezpieczyć w pewnym zakresie samowystarczalność energetyczną. Tą szeroko pojętą samowystarczalność energetyczną. Energię cieplną, energię elektryczną i to, co jest ważne, czyste środowisko. Myślę, że my mamy przede wszystkim do odrobienia jedną lekcję, a mianowicie lekcję informacyjną społeczeństwa. Projekty związane z budowaniem samowystarczalności my mamy. My wiemy, w jakim kierunku mamy podążać, ale przed nami wzajemny, konieczny do zawarcia kontrakt społeczny, który będzie definiował zakres możliwych działań, ale i również termin ich realizacji. Tutaj dla nas też jest olbrzymim wyzwaniem ta działalność proedukacyjna i działalność właśnie zmierzająca do tego, żebyśmy my wszyscy czuli, nie tylko mówili o tym, że trzeba działać na rzecz ochrony środowiska, ale żeby też i robić to i akceptować działania, które służą nam. Nie bez powodu mamy tytuł Smart Miasta, który otrzymaliśmy. Nasza Legnica jest miastem nowoczesnym, rozwijającym się dynamicznie. Nam zaufały potężne firmy i koncerny, które lokują tu swoje biznesy i działają na obszarze miasta i my też chcemy im stwarzać i mieszkańcom przede wszystkim nowoczesne warunki życia.